Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Mateusz Środa, członek zarządu Komitetu Wyborczego Widzialny Radom. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie Mateuszu, 4 lata działalności społecznej w ramach grupy Widzialna Ręka Radom. Ponad 34 tysiące członków tejże grupy na Facebooku zaczęło się... I warto dodać, że członków z Radomia i okolic to nie są przypadkowi ludzie. No dobrze. Zaczęło się od właśnie niesienia pomocy w trakcie pandemii koronawirusa. Dziś chcą państwo spróbować swoich sił w polityce. Zapowiadają wystawienie list wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych. No właśnie, z działalności społecznej do polityki. Dlaczego polityka? Może ja zacznę od samego początku, bo świetnie ujęty, panie redaktorze. Zaczęliśmy rzeczywiście w czasach kryzysu, w czasach, kiedy ludzie potrzebowali najdrobniejszej pomocy i taką drobną pomoc im nieśliśmy. To było wychodzenie z psem, to było robienie zakupów, to były relacje z nimi w momencie, kiedy oni tego najbardziej potrzebowali, bo byli przykładowo na kwarantannie. To bardzo mocno się rozrosło. Zaczęły się akcje indywidualne, wszelakie pikniki dla naszych tutaj lokalnych dzieciaczków, które walczyły z różnymi chorobami. Zaczęły się akcje pomocowe dla przedsiębiorców i różnych grup społecznych, skończywszy chyba na najpopularniejszym ostatnio szewcu, czyli panu Rysiu. A dlaczego idziemy do polityki? My nie idziemy do polityki stricte. My idziemy do Rady Miasta, co oczywiście będzie się łączyło z polityką. No tak, ale mówi pan o tym, że weszli państwo w czasie kryzysu. Tak. Kryzysu pandemii koronawirusa. Teraz wchodzą państwo do polityki, bo jest kolejny kryzys? Kryzys w polityce? Nie mówmy, że jest kryzys. Jest bardziej kryzys z tym, że przeciętny obywatel ma oczywiście możliwości, żeby alarmować, żeby rozmawiać z włodarzami miasta, ale my mamy te możliwości zdecydowanie większe. Chcemy być nie tylko widzialną ręką, ale też słyszalnym głosem mieszkańców. Czyli jeżeli zdarzają się jakieś problemy, mieszkańcy nas o tym informują, jeżeli to są istotne dla nich i w ogóle dla całego miasta sprawy, mamy większą moc sprawczą, żeby zareagować, żeby jednak wywrzeć pewną presję na dalsze działania w tym temacie. No tak, ale jak to będzie wyglądało w praktyce? Czyli jak mieszkaniec, nie wiem, jakiejś nieutwardzonej ulicy zgłosi się do państwa, poprosi o jej utwardzenie, no to staje się automatycznie programem Widzialnego Radomia? No chcielibyśmy w utopijnej wersji pomóc wszystkim, ale bądźmy realistami. To jest niemożliwe, by pomóc wszystkim. Rzeczywiście są rzeczy, tak jak wspomniałem, panie redaktorze, które są zgłaszane i są istotne dla wszystkich mieszkańców. Niech pan sobie na przykład wyobrazi biletomaty, które no cóż, notorycznie nie działają. Dlaczego nie rozwiązać ich jako kartę radomianina? Coś, co działa w dużych miastach i te bilety, czy kartę miejską podpiąć pod kartę radomianina w formie prepaid. To jest do zrobienia. Rozmawialiśmy ze specjalistami i nie ukrywam, że to jest jeden z naszych punktów, ponieważ ten program buduje się na tym, co nasi członkowie mówią. Później to wszystko przegadujemy, sprawdzamy, czy jest to realne, czy nie, czy mamy specjalistę w tym temacie, czy nie, bo nie chcemy oddawać na przykład bezpieczeństwa, nie wiem, lekarzowi, tak jak to się dzieje teraz w dużej polityce, tylko chcemy oddać bezpieczeństwo specjaliście od bezpieczeństwa. Stąd też nie wszystkie zgłoszone nam sprawy mogą być zrobione, nie każda droga może być utwardzona, ale dlaczego nie zatrudnić radcę prawnego do tego, żeby przejrzał umowy na budowę tych dróg, czy nie ma tam jakichś kruczków odnośnie remontu, odnośnie możliwości poprawy źle zrobionej roboty. Jaka jest wizja Radomia, Widzialnego Radomia, kiedy Widzialny Radom będzie miał widzialny program? Widzialny Radom ma cały czas program. Ten program, nie ukrywam, że ciągle się buduje. My rozmawiamy, widzimy się niemal codziennie, a rozmawiamy codziennie. Codziennie mamy pomysły, stawiamy sobie argumenty za, przeciw, co możemy zrobić, co nie możemy.
I jak to zrobić? Na pewno ten program będzie wychodził w trakcie kampanii. Im więcej osób z nas Państwo zaproszą, tym więcej punktów programowych będzie można wyrzucić. A co będzie takim głównym, czy możemy już powiedzieć jakimś takim głównym programem, czymś, co ma pociągnąć mieszkańców czy potencjalnych wyborców? Oczywiście możemy powiedzieć w ogóle, nie w szczególe, ale tym programem ogólnie, zasadą naszego programu będzie robienie tego, co do tej pory nie jest robione. Do tej pory wszyscy mówią o dużych programach, o lotnisku, o jakichś strefach ekonomicznych. My chcemy zrobić te rzeczy, które będą realną pomocą dla mieszkańców. No tak, dowiedzieliśmy się na konferencji, że nie chcą państwo tramwaju w Radomiu na przykład. A to nie jest tak, że nie chcą. Uważamy tylko, że nie jest to najpotrzebniejszy w tym momencie projekt. Chociaż wiem już, dziękuję za informację też na Facebooku, że 90% tego tramwaju może być dofinansowane. Przy czym, no cóż, musiałby nas przekonać pomysłodawca, i na pewno ten tramwaj nie jest tym pierwszym, najważniejszym do pomocy. No chodzi pewnie o środki z programu Polska Wschodnia. Z tego programu będzie można, dokładnie, będzie można wybudować w Radomiu tramwaj. To dlaczego tylko nie? Tylko widzi pan, różnica jest taka, że tramwaj rzeczywiście, załóżmy, że zostanie wybudowany i super, ale karta radomianina już będzie działała. Aha, czyli znowu pojawi się problem z biletami, który tak, trzeba już rozwiązać. Tak, my rozwiązujemy problem z biletami. Niezależnie, czy będzie to rozwijana komunikacja miejska, która i tak jest całkiem spoko, czy będzie to tramwaj, czy będzie to... Czyli najpierw trzeba rozwiązać problem z biletami, a później dopiero na przykład budować tramwaj. I świetnie mnie pan redaktor rozumie. Dobrze, ale też, no właśnie, czyli ten program będziemy poznawali as we go, czyli tak jak z każdym dniem. Gdzie będzie można ten as program? As we go i as soon as possible, bo czasu jest mało, czyli tak szybko jak to możliwe. No przepraszamy państwa za te anglikanizmy, które nam się tutaj tak dość spontanicznie wplątały. Nie ma co przeszkadzać, wyjaśniliśmy przecież, co one oznaczają, dlatego myślę, że nasi słuchacze i widzowie zrozumieją. Ale język polski jest językiem pięknym, i powinniśmy być z niego dumni i jego używać. Także to też jest przytyczek do mnie w tym momencie. A wracając, kiedy poznamy program, tak jak mówię, my mamy ten program, my hierarchizujemy sobie, co możemy zrobić już, co jest planem na pół roku, co jest planem na rok, a co jest takim naszym utopijnym programem na kilka lat. Bo takie też są proponowane. Dlatego ja w tym momencie mówię, że ta karta radomianina, czyli rozwiązanie problemu z biletami, to jeden punkt. Tak. Ale bilety to nie tylko przejazdy komunikacją miejską, ale też bilety parkingowe. Dlatego wzorem chociażby marketów, gdzie można zaparkować na godzinę za darmo, żeby zrobić zakupy. Dlaczego nie wesprzeć przedsiębiorców w centrum, żeby do nich móc podjechać, zaparkować na godzinę, zjeść lunch, załatwić swoją sprawę, wejść do urzędu i nie płacić za bilet. Dlatego to jest cały system połączony. A panie Mateusz, jeszcze zapytam, mówi pan o utopii, ale czy nie taką swego rodzaju utopią jest to, że organizacja, która nie ma doświadczenia w polityce, chce do tej polityki wejść. Widzimy, jak spolaryzowana jest scena polityczna. Mamy dwie duże partie polityczne, które walczą o głosy wyborców. To działa, mówiąc krótko. Wejście osób z zewnątrz, spoza polityki jest niezwykle w tych warunkach ciężkie. No, czy to nie jest jakaś utopijna wizja? Panie redaktorze, zawsze trzeba mieć, będąc przedsiębiorcą, zauważyłem, że zawsze trzeba brać pod uwagę tą pesymistyczną opcję, tą realistyczną, optymistyczną i utopijną, bo marzenia trzeba sobie stawiać jako cele. Nie wszystkie cele da się zrealizować. Na tej niwie społecznej państwu się wiele tych celów udało zrealizować. Tak, i rzeczywiście to dla niektórych były marzenia, bo robiliśmy, dla nas były to cele. Dla naszych beneficjentów czy osób, którym pomogliśmy, były to marzenia, żeby zebrać coś, żeby chociażby pani Czeczenka, która, nie wiem czy państwo wiecie, mieliśmy panią z Czeczenii, która mieszkała na klatce i jej marzeniem było się ogrzać, bo miała odmarznięte palce. Udało nam się załatwić jej mieszkanie, udało się ogarnąć z pracą, pomogliśmy jej po prostu wyjść. Dla nas to był cel, żeby tylko jej pomóc, a dla niej to było marzenie, żeby ogrzać się, żeby wrócić do normalności, wrócić do życia.
I to wszystko zostało zorganizowane tak naprawdę w jedną noc. Powiedziałbym jeden dzień, ale to przez noc załatwialiśmy. Mhm. Stąd też wracając do pana sugestii, że mamy polaryzację, zgodzę się. Mamy polaryzację. Są leworęczni, praworęczni, jest jedna partia, jest druga partia. My tej polaryzacji nie chcemy. My chcemy pomóc ludziom, niezależnie od tego, czy są leworęczni, czy praworęczni, tak to nazwijmy. I świetnym przykładem jest, i to jest mój osobisty projekt, świetnym przykładem są kosze na psie odchody. Przecież nie mamy. I teraz mamy właścicieli psów, którzy, no cóż, nie sprzątają, bo nie mają koszy. I mamy zwykłych użytkowników, którzy mówią, no właściciele psów nie sprzątają po psach. Wystarczy co jakiś czas postawić kosze. Mhm. Złagodzimy jedną i drugą grupę, nie stając po żadnej. Czyli programem widzialnego Radomia jest proza życia, można powiedzieć. Tak, rozwiązanie problemów. Pięknie ujęte, ja pozwolę sobie od pana to zapożyczyć. Proszę bardzo. Ale też w ostatnich dniach nieformalna grupa Widzialna Ręka Radom stała się stowarzyszeniem. No właśnie, formalizujecie państwo swoją działalność. Co to tak na dobrą sprawę oznacza? Co to zmieni w tym, jak państwo dotychczas działaliście? Dobrze, ja może zacznę od małego sprostowania, żeby było też wybrzmiało. Najpierw założyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców, następnie Stowarzyszenie Zakładanych. Jest to celowe. Nie chcemy, żeby te dwa twory się jakby łączyły. Komitet Wyborczy Wyborców jest komitetem, stowarzyszenie jest stowarzyszeniem. Jedno niesie drugie na plecach, ale to są, mimo że w większości ci sami ludzie, dwa różne twory. Jeżeli rozmawiamy o stowarzyszeniu, to zdecydowanie pomaga nam to, ponieważ uzyskujemy formę cywilnoprawną. Przede wszystkim możemy pisać różne granty, dotacje, możemy dostać pieniądze na swoje działania, bo w tym momencie są to działania finansowane przez nas, przez przedsiębiorców, przez tak naprawdę przypadkowych ludzi dobrego serca, których jest około 35 tysięcy. Stowarzyszenie też pozwala nam uzyskać pewną powagę. Czyli w momencie, gdy zaczynaliśmy, my prosiliśmy o jakąś pomoc, no nie wyglądało to, wiele osób nie kojarzyło Widzialnej Ręki. Obecnie jest trochę lepiej, bo ludzie kojarzą, ale też stowarzyszenie brzmi bardziej poważnie, daje dodatkowe możliwości. Oraz formalnie może nam zrzeszać członków. Nie musi to już być nieformalna grupa. Mhm. Same korzyści, zero minusów. No tak, i ta zbieżność czasowa, prawda? Komitet Wyborczy i Stowarzyszenie. Dlaczego, skąd też? To znaczy tak, stowarzyszenie było w pomyśle pierwszym, jednak nie chcemy, żeby to wybrzmiało, że zakładamy stowarzyszenie i komitet wyborczy. Nie. Mhm. Robimy dwa osobne twory. Dlaczego teraz? Ponieważ no teraz tak naprawdę znaleźliśmy radcę prawnego, który nam w tym pomógł, zebraliśmy odpowiednich ludzi, unormowaliśmy swój statut i tak dalej. To troszkę trwało, panie redaktorze. To nie jest pomysł sprzed tygodnia, miesiąca, tylko to jest pomysł już niemalże sprzed roku. Tylko wiadomo, że jak jesteśmy przedsiębiorcami, dodatkowo w czasie wolnym niesiemy pomoc, to czasu na to, żeby jeszcze zakładać stowarzyszenie, jest troszkę mniej. Myślę, że zajęli się teraz tym odpowiedni ludzie, w sensie radcy prawni, i jest zdecydowanie łatwiej to zrobić. No jeśli mamy w studiu Widzialną Rękę Radą, to warto też pewnie porozmawiać o akcjach, jakie państwo organizujecie. Pan Paragon to jedna z takich właśnie akcji. Na czym ona polega? Jak można włączyć się w tą akcję? Dobrze. Pan Paragon, czyli zawieszony posiłek, to pierwsza, to znaczy taka szlagierowa akcja teraz, ponieważ jest to ogólnopolski projekt polegający na tym, że przychodząc do restauracji, do danego miejsca, możemy wykupić posiłek. Niech to będzie przykładowo zupa. Zapłacić za niego i go nie odbierać. Wziąć paragon, przywieźć na naszej tablicy i w momencie, gdy osoba potrzebująca tego posiłku przyjdzie, może ten paragon zdjąć i poprosić za ten paragon tą wykupioną zupę. Jest to bardzo łatwe. Jak można do tego się przyłączyć? Na dwa sposoby. Po pierwsze, ponieważ mamy ponad 20 lokali, mówię tu o sklepach i lokalach gastronomicznych, bo w sklepach też to działa, mamy ponad 20 lokali, które z nami współpracują. Tu w Radomiu. Tu w Radomiu. Można oczywiście dołączyć jako taki lokal, przede wszystkim jako lokal gastronomiczny, bo ta zupa, ten ciepły posiłek, przede wszystkim przy takiej pogodzie jest nieoceniony, ale można też wejść do jednego z tych lokali, lista jest na naszej grupie, i zakupić posiłek. Jedząc, w tych miejscach jest przepyszne jedzenie, proszę mi wierzyć, jedząc można dopłacić te 7, 8, 5 zł, różne są ceny za zupę i ktoś komuś naprawdę zrobić dzień.
Czyli spełnić, w bardzo prosty sposób... Spełnić czyjeś marzenie, tak jak to rozmawialiśmy. No tak, bo można powiedzieć, dla niektórych osób marzeniem może być właśnie ta ciepła zupa. Panie redaktorze, nawet pan nie wie, ile osób je chodzi głodnych. To, że są to osoby, które powiedzmy są bezdomne, to jedno. Ale dużo osób nie stać, ponieważ wydają kasę całą na leki i nie stać na ciepły posiłek. Podobnie jest z dziećmi. Wiele dzieci też przychodzi do szkoły głodne. Chcemy to jakoś wejść do szkoły. Na razie jesteśmy w fazie planów, jak wejść do szkoły z akcją Pan Paragon. Czyli jak pozwolić dzieciom korzystać z tego projektu. Mm-hmm. Pan Paragon to jest jeden projekt, ale też zapowiadają państwo tu cytat. Niespodziankę walentynkową dla mieszkańców związaną z dbałością o zdrowie. No czy możemy zdradzić już, co to będzie za niespodzianka? Oczywiście, że tak, ponieważ to wyląduje prawdopodobnie lada moment, albo już wylądowało, nie wiem, bo nie sprawdzałem na naszym Facebooku. Pójdziemy z akcjami chronologicznie. Tak, w walentynki chcemy pojawić się na Żeromskiego, żeby zadbać o zdrowie zakochanych, a dokładniej, żeby wypełnić ich magnezem, a dokładniej olejkami magnezowymi. Mamy przygotowane olejki magnezowe, które wystarczy dodać do kąpieli, żeby szybko uzupełnić braki magnezu w organizmie. Czyli rzecz niby prosta, a jednak bardzo istotna, bo dużą przypadłością, dużym problemem jest brak magnezu, co widać przede wszystkim po osobach, które dużo korzystają. Przede wszystkim dużo korzystają z komputera bądź smartfonów, ale też dużo się ruszają. Czyli praktycznie każdy. Praktycznie teraz, każdy, tak. Można powiedzieć, ale wszyscy korzystamy z tych urządzeń. Ale to jest plan na walentynki i chcemy takim miłym gestem pomóc społeczności zdrowotnie, ponieważ propagujemy zdrowie. Propagujemy zdrowie również w przedszkolach i szkołach. Chcemy pokazywać, że nie muszą dzieciaki kupować tych gazowanych, sztucznie słodzonych napojów, a mogą stworzyć własną lemoniadę. Pokazaliśmy w wakacje, że taka lemoniada jest bardzo prosta i tania w produkcji. Sam zrobiłem 3 razy takie warsztaty, na nich było tam ponad 70 osób, dzieciaków, przepraszam, łącznie. I chcemy kontynuować to już bezpośrednio w szkołach. Jeżeli chodzi o akcje, mamy też akcję korzystną dla naszego miasta, ponieważ chcemy już teraz zacząć sprzątanie w Radomiu. No to widać, by się przydało. Widać, co się dzieje. Ostatnio doszły do nas zdjęcia, jak wygląda miasto. I tutaj nie mam żadnych pretensji, ja rozumiem umowy umowami, ale my mieszkańcy nie możemy narzekać, że Radom jest w ruinie. Wręcz przeciwnie, weźmy Radom w nasze ręce. Mhm. Zacznijmy go sprzątać wokół siebie. Świata nie zbawimy, ale być może najbliższą okolicę tak. Nie no, to na pewno, tym bardziej, że dodać, naprawdę że... jest pod tym względem niedobrze. Wystarczy przejść dodać, panie redaktorze, centrum miasta szczególnie. Że robimy to ponad podziałami, to nie jest akcja polityczna, bo robimy to na przykład z Krystianem Amanowiczem, który włącza się w mnóstwo naszych akcji, choć reprezentuje inną formację. I to jest piękne moim zdaniem. Czyli chcą państwo sprzątać Radom i też sprzątać Radom politycznie. Bałem się tego stwierdzenia, tak się... Rzeczywiście, ale... można tak powiedzieć, nie chcemy sprzątać politycznie, chcemy po prostu być tym słyszalnym głosem, chcemy wejść do Urzędu Miasta i powiedzieć, hej, ludzie potrzebują tego, zwróćmy na to uwagę. Mhm. Mateusz Środa, członek zarządu Komitetu Wyborczego Widzialny Radom, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję panie Mateuszu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i zapraszam do dołączenia się do naszych akcji. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrad Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.